Siemanko, z tej strony Citrox i witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku ze Sliterio na moim kanale. I od razu na początku wybaczcie, jeżeli w dzisiejszym materiale będzie trochę słabsza jakość mikrofonu, bo nie nagrywam tego materiału u siebie, nie zdążyłem nagrać go w domu, więc nagrywam go u Natalii, wziąłem sobie laptopa, wziąłem sobie kamerkę, wziąłem sobie mój stary mikrofon, myszkę, wszystko tutaj mam, także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. A dzisiaj nagrywam dla was, słuchajcie, zimna woda za każdą śmierć challenge. Tak sobie go nazwałem i chodzi w nim o to, że za każdą śmierć, jaką popełnię, słuchajcie, w trakcie mojej gry w Sliterio, a dokładnie w trakcie 10 minut, uwaga, czas start, okej, puściłem sobie stopę, w trakcie 10 minut mojej gry w Sliterio, każda śmierć będzie równoznaczna z wylaniem na mnie wiadra zimnej wody przez moją dziewczynę. Ja oczywiście nagram ten materiał tutaj na początku, potem podliczę śmierci, wyjdę na dwór, no i tam, słuchajcie, będzie działa się cała magia. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodoba. Jeśli tak, to nie zapomnijcie proszę o łapce w górze i koniecznie subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, klikając ten czerwony magiczny przycisk, bo jeżeli dalej tak pójdzie, jeżeli te suby nadal będą rosły w takim tempie, w jakim one ostatnio rosną, to moi drodzy, w te wakacje będziemy świętowali jeszcze 400 tysięcy subskrypcji, także mam nadzieję, że mi pomożecie. No i zaczynamy, jeszcze jedna ważna sprawa, pierwszą śmierć mam już, jak widzicie, na koncie. U góry macie gdzieś tam licznik czasu, macie tam również, słuchajcie, licznik moich śmierci, ale jeżeli pojawi się w trakcie tego trwania tego materiału na pierwszym miejscu, to challenge jest jakby pochłonany, czyli nie będę wtedy oblewany wodą. Jeżeli uda mi się zająć pierwsze miejsce, wszystkie moje śmierci są kasowane, ani razu, słuchajcie, nie zostanę oblany zimną wodą i wyjdę z tego materiału z suchą głową. Mam nadzieję, że tak się stanie, chociaż obawiam się, że może być ciężko. Mam, tak jak mówię, na to 10 minut, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Chciałem tutaj zabić tego gościa, ale niestety mi się nie udało. Ważna sprawa jeszcze, nagrywam ten materiał na laptopie, więc nie mam tutaj modyfikacji. Nie mogę sobie niestety przybliżać ani oddalać tego ekranu. Zobaczymy, jak będzie mi się bez tego grało. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle, jak mi się wydaje. Dobra, tutaj udało się kogoś pokonać. Tam na dole też jakiś mały, znaczy mały, jakiś większy od niego właściwie się rozwalił. Dobra, zbieramy sobie całą tą masę. No i zobaczymy. 20 tysięcy punktów potrzeba, aby pojawić się w tabeli po prawej stronie na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu, bo tylko pierwsze miejsce mnie dzisiaj interesuje. Jak na razie jedna śmierć, także nie ma tragedii. Zobaczymy, ile razy będę dzisiaj oblany. I mam nadzieję, że challenge wam się spodoba. Piszcie oczywiście w komentarzach propozycje challenge do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że będzie ich tak dużo jak ostatnio, bo ostatnio daliście coś ponad 1000 komentarzy, także bardzo dużo propozycji, bardzo wam za nie dziękuję. Okej, tu jakieś lagi delikatnie się zaczęły. Dobra, takie są niestety uroki nagrywania na internecie z modemu mobilnego. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. No sam jestem ciekaw, jak ten materiał wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze, mam nadzieję, że wam się to spodoba. Mam nadzieję, że docenicie to, że wolę nagrać dla was materiał nawet w takiej, troszkę gorszej być może jakości, ale żebyście mieli co oglądać, niż zostawiać was, słuchajcie, bez niczego. Bo ja w poniedziałek dopiero wracam do domu, dopiero wtedy będę mógł nagrać dla was materiał na moim normalnym komputerze. Zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko, tak jak mówię, tutaj wyjdzie w praniu. Mam nadzieję, że będzie dobrze, chociaż kurde, te lagi trochę zaczynają mnie denerwować. Jeżeli będzie jakaś tragedia, to zrobię krótkie cięcie i szybciutko to ogarnę, bo tak to myślę, nie jest gra, tak mi się przynajmniej wydaje. I jeszcze wracając do Warmis, bo sporo ludzi po nagraniu przeze mnie odcinka Warmis pisało, że wolą Sliterio, że pewnie Sliterio nie będzie już na moim kanale, a jak widzicie, Sliterio nadal jest, ma się bardzo dobrze i odcinki ze Sliterio na pewno będą się pojawiały. To nie jest tak, że ja nagrałem dla was Warmis i nie będę już nagrywał w ogóle Sliterio. Jak widzicie, Sliterio jest, Warmis też będzie, także spokojnie. Tym, którym spodobało się Warmis, to dla nich oczywiście też będę to Warmis nagrywał, tylko na zmianę. Raz to będzie się pojawiało tak, żeby dla każdego coś dobrego tutaj się pojawiło. Tylko tam raczej materiały takiej w formie normalnej, a tutaj ze Sliterio w formie challenge, także tak to właśnie sobie tutaj widzę. Dobra, udało się zabić tego gościa. Zobaczymy, czy zbierzemy z niego całą jego masę. No w większości się udało, super. W większości daliśmy radę. Ten PewDiePie nam tylko trochę u góry zabrał. 700, 800 właściwie teraz długości. No to nie najlepiej, ale powolutku do przodu. Najważniejsze jest tutaj, żeby nie ginąć. Ale ja sobie właśnie postanowiłem, że to pierwsze miejsce zrobię po to, żebyście nie myśleli, że będę latał dookoła mapy specjalnie i ani razu w dzisiejszym odcinku nie zginę. To jest taka moja motywacja, żebym sobie trochę powalczył, żebym też tutaj starał się grać jak najlepiej. Bo inaczej nie miałoby to sensu, tak mi się wydaje. Ten challenge byłby kompletnie bez sensu. 13 tysięcy punktów już ma tylko pierwsza osoba, także jest nieźle, kurde. Jakbym się mocno spiął, to może by mi się udało, ale teraz niestety druga śmierć na moim koncie. Głupio umarłem. 885 długości tylko. Muszę się bardziej postarać. Trudno, powiem wam, się gra bez tego przybliżania. Myślałem, że będzie łatwiej, ale wcale tak prosto, jak mi się wydawało, nie jest. Jeżeli gracie na tych modyfikacjach, spróbujcie sobie raz zagrać bez tego. Zobaczycie, jak to
tutaj wszystko wygląda. Dobra, widzę, że na środku jest takie skupisko osób dookoła, praktycznie nie ma nikogo. Okej, na tej mapie po prawej stronie to widzę. Dobra, uda się go zabić, niestety, kurde, byłem blisko, ale nie dałem rady, ładnie się wycofał. 22 tysiące punktów ma dokładnie pierwsza osoba w tabeli, także jeszcze trochę mi do niej brakuje, ja mam teraz 50, także co to jest w porównaniu do tamtej osoby, no ale zobaczymy. I to jest, tak jak mówię, pierwsza część materiału, ja potem zrobię krótkie cięcia, podliczę sobie wszystkie śmierci, zejdę z Natalią na dół, wyjdziemy sobie na dwór, no i tam zacznie się nagrywanie drugiej części materiału, czyli części, w której będę oblewany wodą. Fajne challenge, możecie pisać też takie właśnie tego typu challenge, a nie tylko, że cały czas na przyspieszeniu, bez przyspieszenia, takie challenge, gdzie w których też będę musiał coś zrobić, jak najbardziej mogą się pojawiać. Fajny challenge był też, żebym nagrał, słuchajcie, moją grę na touchpadzie, na laptopie. I chyba taki challenge też tutaj swojego czasu nagram. Kurde, znowu zginąłem. Tak się czaję, bo już dawno nikogo nie zawiłem. Niestety trzecia śmierć właśnie wpadła na moje konto, o ile się nie mylę. Także na touchpadzie też będę starał się nagrać jakiś challenge, ale piszcie, bo być może będziecie mieli jakąś lepszą propozycję. 22 tysiące punktów, no strasznie dużo. Ja tutaj mam obok siebie stoper oczywiście. Trochę ponad 5 minut już mamy, właściwie 5,5 minuty, także... Okej, trzeba się streszczać. Uda mi się to zebrać, czy nie? Muszę zrobić chyba tak, dobra. Tego chciałem pokonać, ale niestety mi się nie udało. Tutaj troszkę zebraliśmy, ale też szału nie ma. Dobra, polecimy sobie bardziej na środek, bo tam się najwięcej dzieje, tam jest zawsze największa szansa, żeby zgarnąć, okej, jakąś darmową masę i zobaczymy, co z tego tutaj wyjdzie, dobra. O, tutaj, jak widzicie, no, ktoś przed chwilą chyba zginął. Super, zbierzemy sobie to wszystko, udało się. Tamten nam trochę ukradł, no ale to nic, dobra. Przeżyjemy. My też oczywiście wbiliśmy się tutaj na krzywy ryj, także nie ma tragedii. 200 punktów tylko, póki co na moim koncie. No muszę jakoś przyspieszyć, kurde, z tymi punktami, bo tutaj niewiele się dzieje. Ja będę starał się zabić kogoś zaraz. No, zobaczymy, jak to się potoczy. Może tego się uda? Okej, nie udało się. Dobra, ale tamten koleś zginął. Ajajajajaj, no niestety. Czwarta śmierć, słuchajcie, na moim koncie. Ile zostało czasu? Niecałe 4 minuty, także ja już się teraz skupiam. Muszę zająć pierwsze miejsce. Chociaż, żeby to zrobić, muszę mieć 42 tysiące punktów. To chyba jest nierealne, ale spokojnie będę próbował, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymajcie kciuki, żebym dał radę, bo jak nie, to moja głowa i mój katar na pewno się tutaj dobije jeszcze bardziej po tej zimnej wodzie. Ja jeszcze wam postaram się jakoś pokazać, że to jest zimna woda, może ten termometr włożyć czy coś, albo po prostu mi zaufacie, nie wiem jeszcze, jak to ogarnę. Jest dosyć ciepło na dworzu, także oblewanie się ciepłą wodą miałoby się z celem. Dobra, tutaj mamy jakiegoś gościa znowu zabitego. Tam chyba na dole też ktoś zginął, dokładnie, tak mi się wydawało. Okej, tutaj mamy. Udało mi się przeżyć na szczęście, super. Tutaj też ktoś nie żyje. Zaraz spróbujemy zebrać sobie jego całą masę. Kurde, dotknąłem nosa i teraz tak mi kator męczy, że masakra. Wybaczcie, nie chcę robić cięć za bardzo, bo to nie miałoby wtedy sensu. Ten licznik by... Okej, się zbagował i znowu, kurde, zginąłem. 1300 punktów, także troszkę już tym razem lepiej. 2,5 minuty zostały do końca, także ja już się... Muszę naprawdę bardzo mocno skupić. Bez tego oddalania jest dosyć trudno, ale gramy, próbujemy. Nie mam też tutaj niestety swojego skina, bo tak jak mówię, nie jestem na swoim komputerze, tym, na którym zawsze nagrywam. Bo laptop wprawdzie jest mój, ale mało na nim siedzę. Myślę, że teraz w wakacje będę częściej tutaj na nim nagrywał. Właśnie jak nie zdążył siebie nagrać, to być może u Natalii będę coś nagrywał i wtedy te materiały będą pojawiały się z tego laptopa. Zobaczę, jak tam jakość, jak jakoś wideo, jak jakoś audio. Jeżeli będzie słaby mikrofon, to wezmę następnym razem mojego Blue Yeti z domu po prostu i go przywiozę. Chyba też nie będzie jakiś tam specjalnie duży problem. 2 minuty niecałe, moi drodzy, zostały. Okej, do końca tego dzisiejszego challenge'a. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Sporo śmierci mam, już sporo razy zastanowane wodą. Nie chciałbym mieć tego więcej. Chciałbym teraz nabić sobie trochę punktów, a najlepiej 17246, żeby pojawić się w tabeli na pierwszym miejscu i żeby ten challenge był anulowany. To jest chyba, słuchajcie, marzenie ściętej głowy, tak mi się wydaje. No i teraz przyspieszyłem delikatnie i akurat wpadłem w gościa. 318 punktów, ile jeszcze zostało czasu? Uwaga, muszę sobie to sprawdzić. Minuta i 26 sekund około, także zaczynamy, moi drodzy. Lecimy teraz na pełnej. Nie będę kończył, bo nie chciałbym być wulgarny. Okej, 32 punkty, lecimy dalej. Lecimy w stronę środka, bo tutaj, jak widzicie, dookoła mało graczy. Dobra,
Okej, uda się tego zabić. Niestety, kurde, znowu zginąłem. Po co ja tak się pcham? Nie dam rady już na pewno pojawić się w tabeli na pierwszym miejscu, także teraz już spokojnie postaram się chociaż nie zginąć. Została ostatnia minuta, a wy widzicie, ile śmierci mam ja. Niestety nie coś koło 6-7 mi się wydaje. Sam jestem ciekaw, chciałbym być mile zaskoczony i zobaczyć tam na przykład 4, ale na pewno więcej niż 4 razy dzisiaj zginę. No mówi się trudno, moi drodzy, co? Zostanę nablany zimną wodą, najwyżej będę chory, mam nadzieję, że to przynajmniej docenicie. Zostawiając swojego kciuka w górę tutaj pod tym materiałem. Dobra, zbieramy sobie jeszcze to. Okej, zbieramy sobie to wszystko. Ile zostało? 30 sekund, moi drodzy, do końca. Chciałbym chociaż nie zginąć, naprawdę wam to mówię. Dobra, tutaj ktoś się o mnie jeszcze, zobaczcie, rozwalił. Tego mamy! Tutaj, okej, rozwalonego, ale niestety jeszcze na sam koniec, kurde, zginąłem. Chciałem zrobić jak najwięcej, bo już się podpaliłem, że może mi się uda. 20 sekund, moi drodzy, zostało, także to już tylko formalność. Spróbujmy dograć to do końca, no i podliczymy wszystkie moje śmierci. Tak jak mówię, zrobię krótkie cięcie, będę leciał przygotować wszystko na podwórku, kamerki i tak dalej, także zmienimy trochę scenerię, no i będziecie mogli wtedy się troszeczkę ze mnie tutaj, myślę, pośmiać. Dobra, moi drodzy, czas powoli dobiega końca. Jak widzicie, tyle śmierci, ile jest u góry, tyle mam tutaj na liczniku. Tyle razy zostanę oblany wodą. Ja teraz już nie będę dogrywał tego do końca, bo wydaje mi się, nie ma sensu. Robię dla was krótkie cięcie, lecę ogarnąć całą scenerię i widzimy się już na podwórku. Dobra, słuchajcie, ludzie, nie wiem, czy mnie widzicie, było 8 razy, weź na talerz, zobacz, czy mnie widać. Ja już zamarzam powoli, ale... No, tam musisz się schylić. Teraz ostatni, 9 raz, tak? 9? No. 9 raz będzie z góry, zobaczycie zaraz, jak to będzie wyglądało. Teraz better? Better. Dobra, moi drodzy, dzięki wielkie za to, że oglądaliście ten materiał. Ja lecę szybko do domu, bo tak mi zimno, że zaraz nie wytrzymam. Jeżeli wam się spodobał, łapka w górę, a ja będę starał się robić takie materiały częściej. Trzymajcie się i do następnego razu.